Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z bardzo, bardzo dobrą powtóreczką. Tym razem czołg zdobyty w kampanii, czyli trzeba było wykonywać różne misje. Oczywiście, żeby nic nie zapłacić, było ciężko, czyli Centurion AX brytyjski, czołg premium z niezłym spamerskim działem. Najlepsza szybkoszczelność oprócz jak Panzera, oprócz, przepraszam, najmocniej. Jak się nazywa ten Tedek, co strzela pod 4 sekundy? Jak pan 088, nie? Jak Tiger 88. Jak Tiger 88. Przepraszam najmocniej za te początkowe pomyłki, ale jest rano, ja jeszcze kawy nie wypiłem. Rano jest dlatego, ponieważ gracz, który podjeżdża na Zatoce Rybackiej na środek i wypatruje wrogich pojazdów, zaraz jedzie na mecz. Witaj, Kamaz. Cześć, witam wszystkich. Ja grałem w Kuźni Ustroń w piłkę nożną przez 5 lat z Adrianem Sikorą, który strzelił bramkę San Marino, najszybszą bramkę w reprezentacji Polski w historii. Adrian Sikora. A ty w jakim klubie grasz? Ja w lokalnym, w Radomsku. W Radomsku. Piłkę nożną. Tak. No, czyli ja też oczywiście. Teraz nie strzeliłeś tego KV4, bo jesteś spoterem tego tutaj wydarzenia. No chyba. Tak, nie chciałem, żeby mnie ktoś z drugiej strony krzaków zaświecił, żebym dostał tledeków z tyłu kamkających. Ten czołg ma 380 bazowego zasięgu widzenia, a ja widzę, że tam bardzo daleko na minimapie sięgasz. Chyba nie masz optyki założonej. Dobra załoga, no, nie? Mam optykę. Masz optykę? Plus właśnie ten, kawę, nie? I to daje tam to 445. Ale serio, optykę? Czyli co olałeś? Jest dosyłacz, stabilizator i ładowanie. I wentylacja. No ja wentylację wyrzucam zazwyczaj w takich wypadkach. Na optykę, tak? Tak. I słuchajcie, ja wam tylko coś powiem. Tutaj kolega, oczywiście, znaczy nie znamy się za dobrze, ale Kamaz ma trochę racji, ponieważ gdy jest tak szybki przeładunek, to ta wentylacja daje tak mało, że to prawie nie jest odczuwalne, nie? Dokładnie. A optyka, no to już da sporo. Wszystko zależy od stylu gry. Okej, to zaczynamy bitwę. Tej bitwy jeszcze nie widziałem, ale wiem, że wynik jest niesamowity. Można powiedzieć topowy na razie wykonany na tym czołgu. Kamaz. Kamaz mi się kojarzy z ciężarówką Kamaz. Tak mi się wydaje, że ta taka fajna ciężarówka była, nie? Znaczy jest nadal. Dlaczego jesteś Kamazem? No to jest bardzo dobre pytanie. Po prostu kumpel kiedyś, nie miałem pomysłu na nick w bocie, jak zaczynałem, i wymyślił po prostu taki. Aha. I tyle. Tak jest. Bez historii jakiejś większej. Słuchaj, kwestia Centuriona AX była, był ten maraton, były te misje, było trzeba pograć, no dla tych, którzy nie umieją grać za dobrze na dyszkach, znaczy no ciężko było te misje na dyszkach szybko robić dla większości graczy, no to było chyba ponad 4 godziny dziennie, żeby zdobyć tego Centuriona AX. Ty go zdobyłeś, czy kupiłeś częściowo? Nie, w 100% go zdobyłem, tam myślałem, że właśnie mi się nie uda, aczkolwiek no tam pod koniec expem udało mi się wbić go. Czyli jest, a ile to ci tak zajęło? Ja mówiłem 4 godziny no, ponad. Tak. 3-4 musiałem dziennie grać. Mhm. Grałeś na dychach, czy tylko zbierałeś expa? Starałem się grać na dychach, jeśli widziałem, że nie ma to już sensu, no to wtedy przesiadałem się na jakieś czołgi, co tam miałem do expienia i dopełniałem expem. Tak jest, wiadomo, można tak było robić, ponieważ dychy też dawały expa, więc później można było to dokończyć samym expem, jeżeli już faktycznie nie dało się zrobić najlepszego expa, czy też asa pancernego i tak dalej, i tak dalej. Tego! High Calibra, no. No, dokładnie. Dobra, słuchaj, opowiedz trochę o tej bitwie, dlaczego akurat ten środek, ja też zawsze na ten środek jadę, a ten czołg myślę, że jest idealny na środek, ponieważ po pierwsze, no jedna artyleria, po drugie brak lightów, a po trzecie depresja. Dlaczego ty akurat na ten środek i dlaczego akurat w to miejsce pojechałeś? No dokładnie, oprócz tego co powiedziałeś, chciałem właśnie spotnąć jeszcze te czołgi na początku przyjeżdżające do miasta.
liczyłem, że ktoś tam mnie postrzela, coś będzie po spocie. I poza tym, no, z tego środka, jeśli nikt nie podjedzie na blisko i nie założą ścignicy jakiegoś crossa z tego zielonego jej miasta, to jest się całkiem, można się ładnie ukryć i można bić na jedną i na drugą stronę. No słuchajcie, no. Tak właśnie chciałem pomagać ogólnie drużynie z tej pozycji. Oczywiście brytyjski czołg w drzewku, tak zwany kurwowron, oczywiście to się inaczej wymawia, Camarvon, czy jakoś tam, jest świetny, bo ma teraz świetne działko, jeszcze go tam chyba polepszyli, nie wiem, chyba o wieżę też ma twardszą. Nie wiem, czy Carvavronem grałeś z drzewka już? Grałem, tak. No jest zdecydowanie lepszy według mnie. Aha, czyli faktycznie jednak to działo, które strzela o tą sekundę dłużej, ale jednak alfa jest o 50 lepsza. To ma znaczenie, nie? Tak, tak, dokładnie. Ale jednak w niektórych sytuacjach, kiedy trzeba jednak ta sekunda jest ważna. Zdarzało ci się zapewne na tym czołgu gąskować i to po prostu jest chyba idealny czołg do gąskowania, nie? No, dosyć często. No bo rzadko jaki czołg po pierwszej naprawie potrafi się naprawić w 4 sekundy, a tutaj, jeżeli chodzi o przeładowanie, no to jest 4,5 sekundy w okolicach. Nie wiem, ile ty miałeś bez wentylacji. No, coś takiego, jak tam dołożyłem tą kawę, to było właśnie mniej więcej coś takiego, już też dokładnie nie pamiętam. Okej. Ja tak się nie patrzyłem na początek. Ty miałeś jakieś apeki założone, czy tylko podkalibrówki? Tak, miałem 20 apeków. Aha, tak nie zerknąłem. Jeżeli chodzi o apeki, mamy tutaj penetrację 226. Oczywiście jest to penetracja wystarczająca do gry na tier 8, 9, nawet i 10, ale oczywiście nie wszystkie 9 i 10. No i mamy tutaj podkalibrówki, które mają 258 peny, które też niestety nie przebiją niektóre, nie wiem, czy kawał typa 5 heavy da radę z przodu przebić, ta podkalibrówka raczej będzie mieć problemy. No dokładnie, tam może nie starczyć. Dobra, opowiadaj, co sądzisz na temat tego czołgu, twoim zdaniem, jego, znaczy w zasadzie to jest wiadomo, jego główne plusy, spamerskie działo, depresja i tak dalej, no ale tak swoimi słowami, jakbyś mógł powiedzieć, co w nim jest fajnego, a co jest oczywiście do poprawy. No tak, przede wszystkim super jest z nim działo, szybko, strzelne, dosyć celne i przede wszystkim szybko skupia, ja to sobie bardzo cenię. No wiadomo, opuszczanie można nim na wieżę pograć, jeśli chodzi o tak na 8, max 9 tierach, bo dyszki to już jednak wchodzi spokojnie w tą wieżę. Nie jest tak twarda jak z tego właśnie z drzewka. I co, jak na heavyka to jest w miarę mobilny, można się nim kręcić, wkręcać, tak manewrować fajnie. I co, i to w sumie tyle, no pancerza kadłuba nie ma jakiegoś super. Na 8 coś tam potrafi czasem dignąć, ale wyżej to już nie ma co się spodziewać. Czyli tutaj mobilność nie jest tragiczna, oczywiście nie jest też dobra, wiadomo, są premium heavyki. Nie wiem, czy FCM-em ostatnio jechałeś, to teraz to jak lightem się jeździ. No dokładnie, tam teraz został. Działaj, no. Wyjeżdżałem. Dobra, tu postanowiłem się tutaj ruszyć w końcu. No, ruszyłeś się w końcu. Widziałem, że ten obiekt tam już jest na dwa dobre strzały i tam tych puszuje, więc chciałem tutaj... Chyba, że wiedziałeś, że ta bitwa będzie dobra i może ją ktoś pokaże i będą się sapać, że stałeś w jednym miejscu, nie? Tak. I się ruszyłeś. Chuj, ruszę się, a nóż będzie super, nie? Udesik, oczywiście Udesik odjeżdżający, już szans nie ma, ale... No jeszcze tak trzeba było... chociaż teraz nawet za bardzo ruszać się nie musiałeś, bo osłonięty jesteś budynkiem. O, ten Udesik już po prostu załamany, chociaż no jest, dobra. No teraz widziałem, że T25 ma problemy tam, bo tam są dwa czołgi, więc postanowiłem pojechać do niego i mu pomóc.
5500 obrażeń i już 1600 po spocie, już exp, wiadomo jak jest spot na czołgu ciężkim i solidne obrażenia, jeszcze ze swojego spotu większość, no to exp musi być dobry. Tu już mogło się zbliżać coś w okolicach 1800 bazowego expa, ale jeszcze mamy prawie 2500 hapsa do zgarnięcia. Jeszcze jest medal specjalista. No i oczywiście jak panter. Tutaj nie chciałem strzelać, bo widziałem, że mam mało pocisków i w razie czego mogłoby nie starczyć. Tak jest, no pocisków 50 mamy w tym czołgu, to można powiedzieć dużo, ale te pociski mają alfę 230, więc no trzeba jednak szanować te pociski, szczególnie pod koniec. Jeszcze jedna gąska, no i gościu już jest pozamiatany. No, tak mówiłem, idealny czołg do gąskowania. Słuchajcie, gąskujcie tym czołgiem, naprawdę warto. No, teraz to już haeczek z tyłu, ale jednak nie z penetracją. No i drugi musowo wejdzie. No, wiedziałem, że ten typ ma jeszcze dużo HP, dlatego na niego chciałem te goldy zostawić. Prawie 6400 obrażeń, no już teraz wiadomo, exp na pewno jest solidny, ale zostały jeszcze dwa pojazdy, jeszcze trochę tego HP jest. No i cóż, no w zasadzie teraz już żadna filozofia, jedziesz, żeby jeszcze coś zrobić typkowi, nie? Dokładnie. Nie, na kapa jedziesz. Nie, to tak. To tak wygląda. Przez chwilę, tak. Zaraz odbiję. Mhm. Znaczy, jak już widziałem ten wynik, to wolałem spróbować coś tego damage'a zrobić. Wiadomo, zawsze mówię tak. Słuchajcie, na 8 tierowym czołgu ciężkim, jeżeli się zrobi 6000 obrażeń, to już jest bardzo dobry wynik. Ale jeżeli się zrobi 7000 obrażeń, to już jest wynik celujący, rzadko spotykany. Szczególnie na czołgu, który ma alfę 230, zrobić 7000 obrażeń, no to jest wyczyn. No, ale tutaj może być ciężko, nie? Tylko dwa pociski po 230. To trzeba dużo szczęścia. No, zobaczymy. Sugerujesz podpałkę? No, podpałka, moraka, coś może? O! Ja jeszcze nie widziałem tej powtórki. Cholewcia, może amorak? No zobaczymy, trzy pociski. Zobaczymy. Oczywiście typ 5 Heavy nie powinien cię zdjąć, bo masz tutaj wielowarstwowy pancerz z przodu. Tak, okazało się, że jeszcze on ma to działo takie apekowe, nie ma tych na hekach, więc tym bardziej. Mm-hmm. Wiedziałem, że jak strzeli nawet, to mogę do niego podjechać raz. Ale jak się okazało, pierwszy strzał w traka. Czekaj, jeszcze nie oddałeś strzała. No ja nie, ja wolałem mieć właśnie pewny. Wiedziałem, że w ten bok może się tam dingnąć. Dobra, nie było podpałki. Jest podpałka! Jest podpałka. Tutaj tak, może tak szkoda, że się nie zgasił i nie dobiłeś go, a nie, z hajka byś go nie dobił. Ciężko było, no, ale to byś... myślałem o tym, żeby tym ostatnim pociskiem spróbować go zabić, ale no niestety... Ja bym się śmiał, jakby mu zostało jeden, ale ty byś mu z hajka nic nie zabrał. No niestety hajki z mniejszych dział nie potrafią za bardzo zadawać tych obrażeń. No i cóż, wynik moim zdaniem, no i zdaniem oczywiście WOD Replace'a jest bardzo topowy. W tym patchu, znaczy od patcha 9, no od początku bycia Centuriona jest to czwarty wynik z expa. I mamy tutaj Ridley Waters High Caliber i wynik 2218 bazowego expa. Jest to zrobione z kontem premium, czyli zapewne może to być twój rekord expa. Tak, dokładnie. Po 4 latach chyba udało się pobić rekord z fałki tego takiego lighta. Mhm. 7061
obrażeń. To jest też bardzo, bardzo dobry wynik. 8 zniszczonych pojazdów, 1589 po spocie. Ten spot tylko był na samym początku, kiedy podjechały 2-3 czołgi na środek i ty optyką zahaczyłeś te czołgi. Czy byś zrobił więcej z wentylacją czy z optyką? Ja myślę, że nie. Z optyką... z wentylacją byś prawdopodobnie nie zrobił tego spotu. No, dokładnie. A wentylacja dałaby ci naprawdę niewielką ilość plusu do ładowania i do celowania. Nie zrobiłoby to większego znaczenia, więc myślę, że propozycja założenia optyki na ten czołg jest to ciekawy pomysł. Oczywiście nie na wszystkie czołgi, na takie czołgi, które nie nadają się totalnie na spotowanie. Taki istrzy, no to tam optyki nie dawajcie. Tam musi być wentylacja, stabilizator i dosyłacz. Ale są takie czołgi właśnie jak ten czołg, możliwe Patriot też może z optyką sobie pojeździć. I jakieś tam inne, no FCM być może... Czy, chyba, że ty masz na wszystkim optykę. No ja kiedyś grałem dużo turniejów i na takim IC3 na przykład też miałem, posiadałem, tak. Aha. Bo to jednak na turniejach, na jakichś przykrzakach coś to daje jednak dużo, więc tak się nauczyłem i zazwyczaj na większości czołgów tak gram. Mhm. No i 200, prawie 50 tysięcy zarobione oczywiście, plus tutaj te 123 tysiące to chyba właśnie związane z halloweenowym eventem zapewne, a 95 z jakimś tam klanowym bonusem. No swoim, bo tam w klanie nie jestem aktualnie. A, no dobra, no to tak to się ta bitwa prezentowała. Oczywiście, co wy sądzicie na temat Centuriona Axiona X oraz optyki na nim założonej, możecie napisać. Moim zdaniem bardzo dobry pomysł. Oczywiście wszystko zależy od stylu gry. Ja bardzo dziękuję, życzę ci powodzenia na meczu, bo już zaraz musisz jechać. Na koniec może chciałbyś kogoś pozdrowić. Pozdrawiam kolegę Piotrka, takiego od siebie z miasta. Tak jest. Być może zobaczy, być może nie, więc pozdrawiam również Piotrka, imiennik mojego brata. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia. Dzięki, cześć.